Dziś zhakowałam serwery Snapchata i wiem dzięki temu, o czym piszą ze sobą randkowicze. Będę ich dzisiaj szpiegować. Dzięki właśnie mojemu telefonowi będę widziała ich Snapchaty, które do siebie wysyłają, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą, że niechcący mają mnie tam też wpisaną i ja będę widzieć ich Snapchaty. Jesteśmy sobie w wesołym miasteczku. Zobaczcie, jak się chwalą słodziaki swoją miłością i czasem spędzanym, a ja im w tym przeszkodzę. No dobra, lecimy ze szpiegowaniem ludzi właśnie tutaj. Dzięki Snapchatowi będę wiedziała, gdzie oni są, co robią, jak wyglądają i tak dalej. Wszystko będę wiedziała, słuchajcie. I będę im też robiła zdjęcia z ukrycia, też wysyłała innym, ale uwaga, uwaga. Też czasem coś zamieszam w ich relacji i na przykład powiem, że ten chłopak spotkał się wczoraj z inną, a ona o tym nie wie. Tak jest, taki jest mój plan, słuchajcie, ale to jest okropny plan, ale już się nie mogę doczekać. Dobra, mamy tu furę. Taką w miarę zwykłą, słuchajcie, starałam się, ale jedziemy. Jedziemy najpierw tam, do wesołego, słuchajcie, miasteczka. Uwaga, uwaga, żeby tylko jakiejś tutaj nie było stłuczki. Tego mi nie potrzeba. Jadę do wesołego miasteczka. Okej, jeszcze troszkę. I zaraz będę ich szpiegować. Uwaga. Dobra, stój. Okej, w miarę zaparkowałem, także jest git. Gdzie oni są? Ej, tam są, patrzcie. Tam są cwaniaki jedne. Jakby tutaj ich poszpiegować? Muszę się tutaj skitrać za tym. O, dobra, widzę ich. Patrzcie. Tu? Patrzcie na to. Są oni. Dobra, no to ja im też coś wyślę. Niech się przestraszą. Będę ich tak straszyć, że ktoś ich widzi. O, weszli tam. Weszli na koło, patrzcie. Weszli na koło, więc jeśli dobrze pamiętam, to była właśnie ta osoba. Okej, dobra, podejdę bliżej, tak żeby mnie jeszcze nie zobaczyli, ale wiem, myślę, że jak wsiądę sobie do tego tutaj wagonika, całkiem wiecie, po drugiej stronie, to będzie git i nie będą mogli dojrzeć, kim ja jestem. Dobra, muszę obczaić, słuchajcie, jedną tą dziewczynę, którą ona ma nazwę tutaj, bo nie jestem tego pewna, ale oni wysiadają. Poczekajcie, bo wysiadł on, a dziewczyna? Dziewczyna została. Dobra. Ej, spokojnie. Może uda mi się zrobić teraz im zdjęcie jakieś. Poczekajcie, bo wsiadają na wagoniki tam, ale ja nie mogę sobie robić zdjęcia. Tylko muszę to jakoś tak zrobić, żeby o ich tam zobaczyć. Patrzcie. Dobra, są. Poczekajcie, i to była ta osoba. Okej, pyk. Dobra, teraz przydałoby się obczaić, jaka to jest dziewczyna, i wysłać jej właśnie taką wiadomość, że ten chłopak ją coś zdradził czy coś. Poczekajcie, będę udawać tutaj w ogóle, nie wiem, tego kogoś, kto się tym zajmuje, tymi wagonikami. Marta, okej, dobra. A jakbym do niej wiadomość napisała prywatną, tu... Dobra, poczekajcie, idę za nimi. Ja muszę im rozwalić ten związek. Co, ona idzie na te leżaczki? Okej, dobra. Pyk, robimy fotę. Obracamy. I Marta, tak? Dobra. Och, Marta. Ten chłopak wczoraj był na randce z inną. Podpisano tajny informator. Pyk, okej. I teraz gdzie ona jest? Tutaj. Pyk. Okej. I poszło. Dobra, wysłałam. Zobaczymy, co oni na to, słuchajcie. No. O, jak sobie siedzą, moi gościu, zaraz taki zadowolony nie będziesz, jak ona się dowie. Zaraz będzie koniec tej miłości. Okej, myślę, że ta już sprawa tutaj załatwiona, chociaż później, jak nie zapomnę, to spróbuję spojrzeć, czy oni nadal się tutaj kochają, a my lecimy. My lecimy dalej, kogoś innego, słuchajcie, obczaić. Lecę. Ej, oni tutaj są, jakaś duża grupa, nie wiem, czy oni idą na jakieś balety, czy co, ale muszę tu obczaić, wiecie? Wezmę telefon. Co oni tam piszą, co oni gadają?
Muszę to podpatrzeć. Dostałam wiadomość od kogoś. Ej, schowam się za drzewem. Naprawdę. Ej, o nie, ej, zesyłam im to. Koniec randki na bank. Muszę to zobaczyć. Czy oni jeszcze coś tutaj wysyłali? Czy oni czymś się tutaj chwalili? Czemu tak mówisz? Czemu mi nie ufasz? Ale peka. Mam nadzieję, że to był tylko jakiś żart. Ej, nie, muszę to podbić. Inaczej. Pyk. I muszę obrócić. Dobra. Nie ufaj mu. Pyk. Wysłany. Dobra. Jest tam wiadomość. Oczywiście ja ciebie kocham, Ino. Widzowie, jak do teraz oglądacie film, to piszcie Ino w komentarzach. A ja lecę rozwalić związek kolejnej parze. Zobaczmy, co na przykład robi Fanix. Fankulisia. Okej, gdzie to jest? Jakiś filar zielony. Fankulisia. Fankulisia i filar zielony. Gdzie są takie filary? Poczekajcie, jest kolejna para. Jest kolejna para w Bakery. Bakery, która, słuchajcie... Wiem. Ej, jak to ślicznie. A może by mi się udało... udać kogoś takiego właśnie. Ja chcę się przebrać. A nie, że... O, dobra. O, takie coś. Dobra, usunę to. Pyk. I włosy jakiekolwiek. Her. Okej, dobra, już. Wezmę to ciacho. O. Przyszli. Dzień dobry. Ja państwa obsłużę. Dobra, idę. Ja państwa obsłużę. Zapraszam tutaj państwa do stolika. Usiądźcie sobie wygodnie. Co tam, kochanie, zamówiłeś? Czekolada na koszt firmy. Dziękuję bardzo. Dobra, podobają im się te widoki, słuchajcie. Ja teraz będę im robiła stąd zdjęcia. Oni na bank nie będą na mnie patrzeć, bo będą po prostu jeść tą czekoladę, pić. Więc ja im tutaj zrobię, słuchajcie, zdjęcia. Para, a ona była na randce wczoraj z innym. Tak, to jest ten sam patent. Słuchajcie, jak on tylko ma... Dobra, pyk. I muszę znaleźć tego chłopaka, żeby mu, słuchajcie, wysłać to. Dobra, i zobaczymy, czy zaczną się kłócić. Pyk. Dobra, nie ufaj jej. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedną taką wiadomość. Pyk, poszło. A ja jestem ciekawa, jak tam sytuacja wygląda w tamtej parze, słuchajcie. Moja śliczna dziewczyna w kawiarni. A dobra, zamówisz mi ciasto, kochanie? No teraz ciasto byś chciała, tak? On nie widzi tych snapów? No jak? On musi widzieć te snapy. Ale ty, gościu, musisz zobaczyć wiadomość. Ty nie możesz się tak dawać oszukiwać. Idę dać im pancake'i, słuchajcie. Pyk. Okej. Macie pancake'i. Macie i nie narzekajcie. Ciężko, słuchajcie, żeby on ją opuścił. Więc ja lecę szukać jakąś inną parę. O, jest kolejna para, U jakie gołąbeczki? Tiririri, poczekajcie. Ojejku. Dobra, to nic. Wyślę im tak. Gołąbeczki. Ja poproszę dwa ciastka. No dobrze, już się robi. Proszę bardzo. Pyk, proszę bardzo. Siedzi w tym telefonie, więc to jest dobry czas. Twoja dziewczyna jest niewierna. Pyk. I tutaj. Dobra. Kochany, do jakiej restauracji coś tam mnie zabrał, czy coś? Zobaczymy, jak oni zareagują. Spójrzmy. Uwaga. Pingwin, ukochany mnie nosi. A, to spoko, jak jeszcze jadę z moim autem, z moim ukochanym. Jak jeszcze nic nie wiedział. A tutaj ich też jest wspólne zdjęcie. Ze wcześniej jakoś. Tutaj z ukochaną. No jak z ukochaną? Ja ci wysyłam zdjęcia. A ty piszesz z ukochaną? Tu? Jaka jest? No, to oszustka.
Nie zadawaj się z nią. Pyk. Dobra. Okej, odczytał wiadomość, więc może słuchajcie się coś uda. Dobra, tu randka była. Lecę dalej, szukać gdzieś indziej, bo ja nie mogę już być tym Bakery. Dobra, gdzie jest jakaś kolejna, słuchajcie, randka? Tam są tamci. Zobaczcie. Tam są tamci, ale oni się nie pokłócili? Gdzie są kolejne osoby? Gdzie są jakieś inne randki? Poczekajcie, kolejny snap. Aha! No to pięknie. Czyli oni się nie pokłócili. To trudno. Tu mi się nie udało, ale tą pierwszą parę, słuchajcie, zepsułam. Ukochany króliczek stawia. No nie, tańczymy. Ach, patrzcie jaki medal różowy. O nie, to ja jestem zazdrosna. Muszę rozwalić ten związek. Ta dziewczyna jest z tobą tylko dla auta. O nie. Tak nie może być. Pyk. Poszło. Dobra. Poszło do nich. Uwaga, czekaj. Przyjechaliśmy na plażę. Co on tam gada? Muszę jakoś podejrzeć. Podoba ci się? No tak, on taką niespodziankę dla niej zrobił. Taka niespodzianka. Ona już sobie chyba pływa tutaj. Dobra, kolejny snap. Sprawdźmy, kupiliśmy nowy dom z myszką. Oni kupili nowy dom! O nie, ale bynajmniej wszystko wiem, co się u was dzieje. Okej. Tutaj. Oto on. Poczekajcie, bo kolejny snap właśnie tego. Aha, i selfie tutaj. Ona jest tylko z tobą dla tego auta. Ona jest nie warta twojego zachodu w ogóle. Hej, zostaw tą dziewczynę. Mówię ci, nie warto. Widzisz, ona cię olewa. Pyk. Dobra, wyślę. Wyślę im takie zdjęcie na razie, to będą wiedzieli, że ktoś im robi zdjęcia. Dobra, oni chyba idą gdzieś na lody, czy co? Czy gdzie oni idą? Ale ja muszę jedną jeszcze parę jakoś zepsuć i napiszę im, że po prostu do siebie jakoś nie pasują. Dobra, uwaga. Gdzie on ją prowadzi? On gdzieś się prowadzi, a ja ich szpieguję, słuchajcie. Schowam się tu za drzewem. Za palmą dokładnie. No dobra. Idę dalej, okej. Idę tędy. Uwaga. Uwaga. Przyszli tutaj, do tej restauracji. Gdzie on poszedł? Gdzie ta dziewczyna poszła? Widzisz, mówiłam ci. Zaczekaj tutaj, skarby kupię ci. O, dobra, poczekajcie. Widzisz, ta dziewczyna w ogóle gościu na ciebie nie czeka. Mówię ci. Czekajcie. Pyk. Ja mu zrobię zdjęcie. Ta dziewczyna w ogóle na ciebie nie czeka. Lepiej poszukaj innej. Mówię ci. To tutaj. Pyk. Dobra. Poszło. Okej. Dobra, mam nadzieję, że jakoś się to uda zrobić. Jeszcze jakaś para jest mi potrzebna. Jeszcze. I mam plan kolejny, jakby ich tutaj zepsuć im relacje. Tu już nikogo nie ma. Tu sobie chodzą jakieś po prostu dziewczyny. Czy dostałam jakieś drzwi otwarte dla gości? Robimy imprezę. Gdzie oni robią tą imprezę? Przed nowym domem. Gdzie oni są? Nie może tak być. Jadę ich poszukać. O nie. Czekajcie, muszę furę. Jakąś furę muszę. Szybko. Dobra, może być ta. Pyk. Okej, i jadę. Szybko. Gdzie oni sobie postawili ten dom? Który to może być dom? Ten! Na bank to ten dom. Czyli niedaleko mojego domu, patrzcie. To jest chyba ta ich chata. Widzicie to? Widzicie to, co ja? Patrzcie na to. Dobra, drzwi otwarte, więc ja mogę wbić im na chatę. Aha! Chować się do pralni! Dobra. Tutaj w firanki wejdę, słuchajcie. Dobra, nie patrzą! Okej, uwaga. Tu się skitram i zrobię im zdjęcie. Ciekawe, czy się przerażą. Kocham cię, Marto! Nie! Nie kochaj ty jej! Ojejku!
nie pasujecie do siebie. Tamte z miasta osoby, słuchajcie, się trochę gdzieś tam porozchodziły na tym mieście, znaleźć ich nie mogę w parach, więc muszę im to wysłać, tym. Dobra, to jest Marta z tego, co ja wiem. I chyba ta osoba, tak mi się wydaje. Ja może pójdę na górę, bo słuchajcie... Co to było? Nic nie było, nic nie słyszałeś! Co ty? Dobra, tu ich będę widzieć. Czy on idzie na górę? Tylko żeby nie szedł na górę. O-o! Kto to robi? Ale co robi? Nic nie robi! Uż ty kurde! Dobra, ona akurat wyszła na schody, słuchajcie, uciekam z tej chaty, uciekam. Dobra. No tak, oni nie wiedzieli, kto im robi te zdjęcia z ukrycia. Dobra, gdzie są pozostali ludzie? Sprawdźmy snapy. Czekamy na gości. Ale goście nie przychodzą. O nie, najgorzej. Ci sobie też foty takie robią. Dobra, idę stąd. Idę rozwalić jeszcze jeden związek. Słuchajcie, jeszcze muszę rozwalić jeden związek. Tam była jedna wielka kłótnia, ale słuchajcie, jakoś doszli do porozumienia. Ale mam nadzieję, że naprawdę kogoś tutaj związek rozwalę. Tylko muszę ich znaleźć. O, proszę bardzo, już inna dziewczyna z tego chyba, co kojarzę. Patrzcie, jakie zdjęcie im tutaj zrobiłam. Więc teraz muszę jeszcze to napisać. On ciebie... oszukuje. Okej, tylko muszę sprawdzić Fanix. Dobrze. To będzie chyba ona. Pyk. Okej. Raczej ty mnie zdradziłaś. Jaka szybka reakcja jest! Już zauważyli wiadomość. O ja nie mogę. Oho. Zaraz będzie awantura. Coś czuję, że zaraz się oni, słuchajcie, rozejdą i uda mi się tutaj zniszczyć, widzicie? Opanowałam serwery w Snapchacie w tym mieście i teraz wiem, co oni robią, gdzie są, jak wyglądają i tak dalej. I dzięki temu znam ich najskrytsze jakieś sekrety, plus mogę im wkręcić jeszcze jakieś inne historyjki. No i właśnie teraz to zrobiłam. Teraz powiedziałam jej, że on ją, słuchajcie, oszukuje. Zostaw mnie w spokoju. To ty mnie zostaw. A ja nie mogę, kłócą się już w ogóle na potęgę. Oszukałeś mnie ze wszystkim, a on nie będzie w ogóle, on ma złamane serce. On nie da za wygraną, on też ma złamane serce, słuchajcie, i w ogóle jest załamane. Nie, to ty mnie oszukałeś, teraz oni się będą kłócić pewnie, kto kogo oszuka, kto ma rację i tak dalej. No, to jest najgorsze, ale słuchajcie, ja już tym nie uczestniczę. Trudno, słuchajcie, wystarczyła jedna jakaś banalna wiadomość i związek się rozpadł, widzicie? Jaki morał ogólnie z tego? Morał z tego taki, że lepiej ze sobą porozmawiać szczerze, niż wierzyć w jakieś obce wiadomości, często wyssane z palca. A my, słuchajcie, lecimy i uciekamy stąd, bo rozwaliłam. No, dzisiaj jeden związek to konkretnie, a w wielu innych namieszałam, ale bardzo mi się spodobało takie zajęcie. Słuchajcie, zrobię tutaj im ostatnią fotę na pamiątkę i słuchajcie, im to wyślę. A jeśli film wam się spodobał, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam i dajcie znać, jaki jeszcze odcinek byście chcieli z serii snapchatowej, bo taka seria właśnie jest i będzie na moim kanale. Pa, pa!